Na Letnim Uniwersytecie Zdrowia w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, wspaniali goście. A teraz na scenie Piotr Kołacz, doktor nauk medycznych, w temacie jak wzmocnić system odpornościowy i nie chorować. Oddaję głos naszym wspaniałym prelegentom, a przede wszystkim słowo wstępne panu Bogusławowi Mikołajczykowi. To już przedstawiać się nie muszę, Bogusław Mikołajczak, a że samemu trudno się wychwalać, to ja postanowiłem pierw zrobić mały wstęp do doktora Kołacza. W pierwszym słowie to chciałbym przedstawić, że jest to moim zdaniem nie bardzo normalny lekarz, bo lekarz, który nie zapisuje tylko chemii, jako doktor nauk medycznych, onkolog, bardziej dba o zdrowie człowieka, jak powiedzmy o to, żeby na siłę mu wcisnąć chemię. W pierwszej kolejności to, co wszystko można zrobić, a mając dużą praktykę na klinikach państwowych, prywatnych, od 13 lat mieszka w Maladze, w pięknym miejscu, gdzie najczystsze powietrze w Europie, gdzie są wspaniali ludzie. I tam organizuje takie wczasy dla ludzi z chorobami przewlekłymi, o czym sam będzie teraz mówił. A ja wszystkim wam życzę samych takich nienormalnych ludzi jak dr Kołacz, z takim podejściem do człowieka, do choroby, do problemu. Trudno znaleźć lepszego lekarza jak dr Kołacz właśnie z takim odpowiednim podejściem, przede wszystkim z traktowaniem człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten wstęp. Tak jak Boguś powiedział, jestem onkologiem, pracuję już prawie 40 lat, niestety, w tak zwanej służbie zdrowia i wszystko to, co się działo dotychczas przez cały mój zawodowy czas, znaczy to jest czas, który spędziłem w służbie zdrowia, doprowadził do pewnego rodzaju takiej metamorfozy, do rozumienia pewnych rzeczy inaczej niż generalnie to jest. To, co Boguś nazywa, że jestem nienormalny, ale moim zdaniem to jest najbardziej normalne, co może być. Tu mamy taki slajd na temat profilaktyki. Na studiach i potem w pracy, bo pracowałem w klinice Akademii Medycznej, bardzo duży nacisk kładziony był na słowo profilaktyka. Ja absolutnie z tym się zgadzałem, że profilaktyka jest bardzo ważna, bo łatwiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Z tym, że przez wiele lat to pojęcie ewoluowało. Ja nadal uważam, że profilaktyka jest najważniejsza, tyle tylko, że zmieniło mi się diametralnie znaczenie pojęcia tego słowa. Bo cóż oznacza profilaktyka w medycynie tej akademickiej tak zwanej? Profilaktyka raka szyjki macicy na przykład, profilaktyka raka piersi, profilaktyka jakichś tam innych rzeczy, różnego rodzaju programy zwalczania cukrzycy, programy zwalczania nadciśnienia, otyłości i tak dalej. Czy którykolwiek z tych programów, które trwają latami, dał jakikolwiek efekt pozytywny? Żaden, prawda? Bo cóż to oznacza na przykład profilaktyka, na tym przykładzie profilaktyka macicy? Robienie cytologii lub mamografii w wypadku raka piersi po to, żeby wykryć chorobę, czyli profilaktyka oznacza wczesne wykrycie choroby. Oczywiście ja absolutnie się zgadzam z tym, że wczesne wykrycie choroby jest dużo lepsze niż wykrycie późne, ale według mnie profilaktyka powinna polegać na tym, żeby do tej choroby nie dopuścić. I to tym drobiazgiem tylko się różnimy. To znaczy moim zdaniem człowiek powinien robić wszystko,
i medycyna powinna mu w tym pomóc i lekarze powinni pomóc robić wszystko, żeby do choroby nie doszło, a nie żeby tą chorobę wykrywać we wczesnym etapie jej rozwoju. Czyli powinniśmy postawić na profilaktykę zdrowia, a nie profilaktykę chorób. I teraz jakiś czas temu widziałem w internecie taki mem, który bardzo dobrze oddaje tą całą sytuację. To pewnie Państwo widzieliście, bo to krążyło na Facebooku. Dwa okienka, w którym jednym dają pigułkę na to, żeby być zdrowym, a w drugim okienku uczą, w jaki sposób, jak zmienić swój styl życia, żeby być zdrowym, żeby samemu zabrać o swoje zdrowie. I do tego okienka po tabletkę, po medykamenty, które mają nam zapewnić zdrowie, jest duża kolejka, natomiast do zmiany stylu życia ta kolejka jest krótka. Albo w ogóle jej nie ma. I na tym właśnie cała sprawa polega. Moja praca w tej chwili polega na tym, żeby nauczyć ludzi, w jaki sposób jak prowadzić profilaktykę zdrowia. Co robić, żeby nie zachorować? Oczywiście pojawiają się też ludzie w moim życiu zawodowym chorzy, bo niestety tak jest, że jak ktoś jest zdrowy, to rzadko myśli o tym, że może być chory i dopiero jak zachoruje, to wtedy przychodzi szukać pomocy. Oczywiście robimy wtedy też wszystko, żeby człowieka z powrotem doprowadzić do stanu zdrowia, co polega na tej między innymi tej profilaktyce, czyli powrocie do tej homeostazy człowieka, żeby pozwolić mu się samemu leczyć. Ale dla mnie najważniejsze jest, aby przyjeżdżali, aby tą wiedzę posiadali ludzie, którzy są całkowicie zdrowi. Bo wtedy jest duża szansa, że dożyją bardzo długiego wieku i bez chorób. Bardzo często ludzie, mówiąc szczególnie w tej sytuacji, jaka jest teraz, epidemiologicznej, kojarzą układ odpornościowy tylko i wyłącznie z chorobami zakaźnymi. No mówię tak, mam dobrą odporność, nie choruję na grypę, nie przeziębiam się i tak dalej. Albo mama dziecka pisze, co zrobić dziecko, co pójdzie do przedszkola, to za dwa tygodnie ma katar, jest przeziębione, jest chore, przynosi różnego rodzaju choroby. Co zrobić, żeby wzmocnić jego odporność? I oczywiście układ odpornościowy, pierwszym jego takim sygnałem złej pracy tego układu jest to, że zapadamy częściej na choroby zakaźne, bo one najszybciej się ujawniają. Ale mało kto kojarzy to, że układ odpornościowy to właściwie 90% chorób człowieka. Poza wypadkami, chorobami kardiologicznymi, jakimiś nagłymi, wszystko, cała reszta to jest układ odpornościowy. I teraz jeżeli dziecko ma tak słaby układ odpornościowy, że co chwilę wpada w jakiegoś rodzaju przeziębienia, to zmartwienie tej mamy jest oczywiście takim, co zrobić, żeby tych przeziębień nie było. Ale powinna sobie uświadomić teraz drugą rzecz. Choroby autoimmunologiczne, które zależą od układu odpornościowego, i dalej choroby onkologiczne, czyli choroby nowotworowe, których jest olbrzymi wzrost, jak Państwo wiecie. Czterokrotnie w czasie mojej pracy zawodowej, czterokrotny wzrost zachorowalności na raka w Polsce. Jak kończyłem studia, to było 50 tysięcy, przepraszam, a w tej chwili jest około 200 tysięcy zachorowań rocznie na raka. I potem jest pytanie, bardzo dużo dzieci też choruje, no skąd się ten nowotwór wziął? Odpowiedź jest prosta. Znając mechanizmy powstawania chorób autoimmunologicznych, powstawania chorób onkologicznych i chorób zakaźnych, wiemy dokładnie, że wszystko to, co się złego dzieje,
Za to wszystko odpowiada układ odpornościowy. Nowotwór tworzy się pod wpływem czynników genetycznych, środowiskowych i tak dalej, wielu, wielu różnych innych, w komórkach, które są w tak zwanym stanie zapalnym, czyli w tej takiej nierównowadze komórkowej, podrażnionej, dochodzi do złamania kodu genetycznego i układ odpornościowy takie komórki likwiduje błyskawicznie, pod warunkiem, że pracuje dobrze. Jeżeli nie pracuje dobrze, to taka komórka pojedyncza nowotworowa się gdzieś zagnieździ i tworzy mechanizmy, za które dostali chyba w tamtym roku Nagrodę Nobla Japończyk i Amerykanin, tworzy pewnego rodzaju mechanizmy, które mają obronić ten nowotwór przed własnym układem odpornościowym. Jest to specjalne białko, które hamuje nasz układ odpornościowy, jakby staje się ten nowotwór niewidzialny, ma czas, żeby rosnąć. I on rośnie tak nawet 10 lat. Dopiero po 10 latach daje objawy kliniczne nowotworu. My 10 lat chorujemy. Teraz takie modne jest choroby bezobjawowe, prawda? Na studiach mnie uczyli, że raczej choroby wszystkie mają objawy. Teraz się okazuje, że są choroby bezobjawowe, ale w wypadku nowotworów jest tak, że on przez te 10 lat nie daje objawów. My nie wiemy o tym, że on się rozwija. Nie ma żadnych badań specyficznych, które by pozwoliły na to, żeby na tym etapie ten nowotwór wykryć. Dopiero jak ujawnia się klinicznie, da jakieś objawy, pojawia się guz widoczny w tomografii czy coś, to już jest ta końcowa, ostatnia stadium tak naprawdę nowotworu, gdzie on już jest widoczny klinicznie. I najlepszym sposobem jest nie dopuścić do tego. Czyli mieć na tyle sprawny układ odpornościowy, żeby ten ta pojedyncza komórka nie miała szans przetrwać. Jak bardzo skomplikowany jest układ odpornościowy, to myślę, że Państwo, którzy się tym interesujecie, to wiecie, właściwie cały człowiek to jest układ odpornościowy. Zaczynając od skóry, śluzówki, przez różnego rodzaju narządy, grasice, węzły limfatyczne. Jest to dokładnie cały organizm, jest jednym wielkim układem odpornościowym. Dlaczego tak jest duży i skomplikowany? Dlatego, że od niego zależy nasze życie. Bez układu odpornościowego nie mamy szansy na życie nawet kilkudniowe. I ponieważ, tak jak powiedziałem przy poprzednim slajdzie, układ odpornościowy gwarantuje nam długie życie i odporność na wirusy, to akurat teraz jest bardzo modne, na choroby autoimmunologiczne, które stają się w tej chwili epidemią. Choroby autoimmunologiczne zaczynają być nieprawdopodobnie dużym problemem dla pojedynczych ludzi, ale także dla całego społeczeństwa. Fibromialgia. Wymieniać można by bardzo, bardzo długo. Choroby, które spowodowane są złą pracą układu odpornościowego. Ona nie jest, bo niektórzy mówią, że to jest za mocny układ odpornościowy. To nie chodzi o to. On po prostu pracuje źle. Dlaczego pracuje źle? Z tysiąca powodów. Dużo, bardzo dużo tych powodów znamy. Wiemy już, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy w stanie te powody wyeliminować. Czasami sami, czasami ktoś nam musi pomóc. Czasami jest to niezwykle trudne ze względu na to, że żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy, że jemy to, co jemy i tak dalej. Że niewielu ludzi może sobie pozwolić na to, że jedzą rzeczy inne niż te, które mogą dostać w sklepach. A to, co dostajemy w sklepach, niestety nas truje. Truje w cudzysłowie oczywiście, nie to, że to są trucizny, tylko przez różnego rodzaju mechanizmy powodujące nieszczelność bariery jelitowej, przez zawartość różnego rodzaju substancji, tak jak słynne herbicydy, które są stosowane do na przykład wysuszania kasz i tak dalej. Tego jest cała masa.
dowiadujemy się dopiero po czasie bardzo często, że coś jest w tych substancjach takiego, co powoduje, że układ odpornościowy zaczyna źle pracować. Czynników wpływających na pracę układu odpornościowego jest bardzo dużo. Z tym, że jak wszyscy już wiedzą i część lekarzy, bo widziałem wiele blogów już prowadzonych przez lekarzy, którzy są świadomi tego, że wszystkie nasze choroby, właściwie wszystkie, 90%, żeby nie było wszystkie, zaczynają się w jelicie, w przewodzie pokarmowym. I to, co jemy, to chyba będzie następny slajd. Tak. Różne źródła właśnie różnie podają, ale jedni mówią, że to jest 90%, nie 70%. Moim zdaniem akurat to nie jest tak bardzo ważne, ale gro problemów, które wynikają ze złej pracy układu odpornościowego, właśnie z kwestią jelita. Stan jelit, to co jemy, nawodnienie, probiotyki, superfos, pasożyty, wszystko to wpływa na stan jelita. Jak Państwo pewnie wiecie, w jelicie jest taka cienka błona enterocytarna, niezwykle cienka i o bardzo dużej powierzchni, ona ma około wielkość kortu tenisowego u człowieka, a grubość jednej komórki. I w tej chwili, jeżeli dochodzi do rozrywania, do jakichś takich otworów w tej błonie enterocytarnej, to z jelita do układu krwionośnego wydostają się substancje, których nigdy tam nie powinno być. I co robią? Choćby choroby autoimmunologiczne. Wszystkie choroby autoimmunologiczne polegają na pewnego rodzaju uczuleniu jakby, na pewnego rodzaju peptydy, które wydostają się w głównej mierze z układu odpornościowego, z układu pokarmowego. Oczywiście nie zawsze. Bardzo często jest tak, że jesteśmy uczuleni na jakieś zewnętrzne alergeny znajdujące się w powietrzu. Ja teraz w praktyce takiej codziennej zaobserwowałem jedną rzecz, przyjmując pacjentów w Hiszpanii. Przychodzą ludzie, tam średnia długość życia w Andaluzji jest bardzo duża, 86 lat, 10 lat dłuższa niż w Polsce. Przychodzą ludzie z rocznika na przykład 1928. Ostatnio była pani u mnie, która prosiła o, żeby jej wystawić zaświadczenie o prawa jazdy, że może dalej samochodem jeździć. 1928 rok urodzenia i nie było się czego przyczepić. Autentycznie mogła dalej jeździć i może sobie na tym. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą w tym wieku, właśnie roczniki 36 do 40, to są ludzie zawsze szczupli, aż wręcz chudzi, ale szczupli, z reguły dobrze odżywiający się, to znaczy jedzący mało mięsa, dużo oliwy i różnych innych rzeczy. Natomiast na drugim biegunie są młodzi ludzie, 17, 18, 19-letni, którzy przy wywiadzie, co im jest, czy mają jakieś choroby przewlekłe, to wierzcie mi Państwo, 90% z nich mówi alergia. Alergia na pyłki, część już ma astmę, rozwija się, to są młodzi ludzie. O czym to świadczy? Alergia to jest choroba autoimmunologiczna, tak jak astma. Czyli zły stan przewodu pokarmowego, wydostają się pewnego rodzaju peptydy, które nie powinny się dostać do układu odpornościowego i aktywowane pyłkiem powodują, że dochodzi do reakcji alergicznej organizmu. Czyli alergie są pierwszym objawem tego, że układ odpornościowy pracuje źle. I autentycznie nie mam statystyk dokładnych, natomiast 80-90% młodych ludzi ma alergię. Praca
którą robimy w Hiszpanii, na którą zapraszamy też ludzi z Polski, polega na tym, że w czasie dwutygodniowego turnusu my nie dość, że mówimy o tym, jak należy żyć, co należy jeść, w jaki sposób, jakie rzeczy z tej listy stosować chociażby, żeby być zdrowym, ale my to pokazujemy na człowieku. Znaczy, przez te dwa tygodnie praktycznie ludzie mogą zobaczyć, że stosując dietę taką, jaką zalecamy, można się świetnie najeść, można wyregulować pracę układu pokarmowego, czyli zaczyna wszystko dobrze funkcjonować, że posty, które są niezwykle ważne w życiu człowieka i w jego zdrowiu, są możliwe do przejścia i ludzie, którzy przyjeżdżają po polskiej diecie, jedząc golonki, przyjeżdżają do nas i są przerażeni tym, że mają mieć jeden dzień w tygodniu całkowitego postu wodnego. Nagle po tych 6 dniach wstępu tej diety owocowo-warzywnej okazuje się, że ten post nie jest niczym strasznym. Przechodzi się go zupełnie spokojnie i bardzo wielu ludzi przychodzi pytając jeszcze, czy mogą sobie zrobić drugi dzień postu, bo czują się świetnie i bez jedzenia i nie jest to żaden problem. W związku z tym my na przykładzie żywym pokazujemy to, w jaki sposób należy się odżywiać. Na zdjęciach akurat są zielone koktajle, które codziennie nasi kuracjusze dostają. To są skomponowane z warzyw zielonych i czasami z kwaśnych owoców, niewielkiej ilości. Koktajle, których zadaniem jest oczyszczanie organizmu z metali ciężkich. Tam są rzeczy, które wiążą po kolei pewnego rodzaju substancje toksyczne i usuwają je z organizmu. Także ziele konopi indyjskiej, o której tutaj parę słów chciałem powiedzieć, bo jestem gorącym orędownikiem tej rośliny. Z jakiego powodu? Z jednego jedynego. Gatunek ludzki żyje na Ziemi kilkadziesiąt tysięcy lat przynajmniej, mniej więcej. 12 tysięcy lat jest udokumentowane współżycie czy współistnienie konopi i człowieka. Człowiek wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Tam była siedziba ludzkości. Tam też wywodzi się stamtąd konopia. Nie tylko konopia. Oliwki. Najzdrowsze okazuje się oliwa z oliwek. I drzewo świętego Jana, czyli algaroba, drzewo carob tree. Drzewo, którego owoce żółte, takie strąki brązowe były właśnie przez świętego Jana żółte, które są doskonałym prebiotykiem, jednym z najlepszych prebiotyków. I teraz pytanie jest, dlaczego, czy człowiek miał szczęście takie, że akurat trafił na tą oliwę z oliwek i algaroba i na konopie? Nie, to po prostu tak się złożyło i przez te tysiące lat ewolucji i współistnienia z tymi rzeczami, one się wplotły w metabolizm człowieka w taki sposób, że ich obecność jest niezbędna. Teraz dopiero, bardzo niedawno odkryto układ endokannabinoidowy, który istnieje w człowieku, tak jak receptory witaminy D3. Te receptory witaminy D3 wykryto w komórkach, w pierwotniakach żyjących miliony lat temu. One już miały receptory witaminy D3, niezbędnej witaminy do sprawnego funkcjonowania układu odpornościowego. I identycznie receptory CB1, CB2 w mózgu i w układzie odpornościowym, w jelitach między innymi, które muszą mieć kanabinoidy, wszelkiego rodzaju kanabinoidy, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie tego układu. I teraz 80 lat temu, nie tak dawno, 80 lat temu została zdelegalizowana konopia przez lobby drewniane, drzewne w Stanach Zjednoczonych i przez wiele lat została uznana konopia jako narkotyk. Oczywiście
Wielu ludzi myli to, bo tym narkotykiem, znaczy tą substancją psychoaktywną są kwiaty żeńskie, tylko konopi. Natomiast ja mówię tutaj o całej roślinie, o jej korzeniu, o łodydze, o liściach. I ta roślina, macera z tej rośliny zawiera wszystkie substancje, nie tylko kanabinoidy, bo tak jak olej CBD, który jest niezwykle modny, to są tylko pewnego rodzaju kanabinoidy. Natomiast ta roślina w całości zawiera olbrzymie ilości terpenów, polifenoli, różnego rodzaju substancji, które są nieprawdopodobnie, mają nieprawdopodobny dobry wpływ na nasze zdrowie. W związku z tym chyba przejdziemy dalej. W związku z tym cały nasz wysiłek nauczenia ludzi, w jaki sposób zachować swoje zdrowie, w jaki sposób uniknąć chorób, najważniejszych chorób zakaźnych, wirusowe zapalenie. Taki przykład właśnie. Wielu ludzi jest nosicielami pewnego rodzaju wirusów, choćby wirusowego zapalenia wątroby, prawda? Są nosicielami, ale nie chorują. Inni z tego powodu po zakażeniu umierają. A jeszcze inni, mając kontakt, nie zachorowali. Tak jest też z AIDS, tak jest z wieloma innymi chorobami zakaźnymi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Jak ktoś ma kiepski układ odpornościowy, to zachoruje i umrze. Jeżeli ma w miarę sprawny, staje się nosicielem. Broni go, ale ten wirus jest. Natomiast są ludzie, którzy mając kontakt z wirusem, w ogóle nie zachorują. Cała logika epidemii, która była w przeciągu kilkunastu tysięcy lat najprawdopodobniej, która podobna jest teraz też, chociaż to tak dziwnie wygląda, ale tak podobno jest, polega na tym, że eliminowane są osobniki, jakby to nie brzmiało okrutnie, które mają słaby układ odpornościowy. I kiedyś epidemia była taka. Dżuma wybijała 50% populacji w przeciągu krótkiego czasu i ludzie umierali. Umierali ci, którzy mieli słaby układ odpornościowy. Nigdy nie umierali wszyscy. Zawsze ktoś zostawał. Czy to lekarze, którzy się opiekowali tymi chorymi, czy ktoś jeszcze był łącznie z nimi. Zawsze ktoś zostawał. W związku z tym to jeszcze raz powtórzę. To, co robimy, robimy po to, żeby pokazać, w jaki sposób zadbać o nasz układ odpornościowy. I teraz, jeżeli ktoś skorzysta z tego, ja miałem na ostatnim, w lutym przed tą całym zamknięciem, mieliśmy turnus i była nasza rodaczka z Kanady bodajże, tak, z Kanady. I ona mi po którymś wykładzie kolejnych, bo są każdego dnia są wykłady, zadała mi pytanie, czy jak ja będę tak stosowała mniej więcej te rady, to czy będę zdrowa? Ja mówię, wiesz co? Na pewno nie. Nie ma takiej możliwości, bo układ odpornościowy nie znosi kompromisów. Albo wszystko robimy tak, żeby on pracował na 100%, albo mamy jeden element, który nie działa i on psuje absolutnie wszystko. Tutaj jest reszta rzeczy, oczywiście tak w skrócie pokazanych, te, które wpływają na to, że układ odpornościowy pracuje dobrze. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś się odżywia w sposób fantastyczny, dba o jelito, ma super wszystkie rzeczy stosowane, odpowiednią proporcję kwasów omega-3, omega-6 i te witaminy D3. Wszystko jest tak, jak trzeba, na najwyższym poziomie wszystko gra.
ale cały dzień spędza przed telewizorem z nogami na stoliku, bo nie lubi się ruszać. Czy będzie zdrowy? Nie ma szans. Nie ma najmniejszych szans, ponieważ układ limfatyczny nie ma serca. Limfy nie tłoczy nic, tylko i wyłącznie praca naszych mięśni. I przyjmuje się, że chodzenie jest taką rzeczą, która najbardziej tą limfę porusza, no ponieważ nasze kończyny dolne, limfa pod wpływem ciśnienia po prostu spływa na dół i teraz trzeba zrobić tak, żeby ją pompować, bo jeżeli limfa nie dotrze do miejsc, gdzie ma działać, to nic nam nie pomoże. Najlepszy układ odpornościowy, wszystkie makrofagi, leukocyty, limfocyty, wszystko super sprawne, czujne i gotowe, tylko bez możliwości poruszania się. Nic to nie da. Tu mamy wyszczególnione także czyste powietrze. Dlaczego? Dlatego, że pyły zawieszone PM5, PM10 akurat są tej wielkości, że zatykają przewody limfatyczne. I teraz możemy robić wszystko i biegać, i chodzić, i jeść, i wszystkie, co jest możliwe, ale mamy zapchane przewody limfatyczne pyłami ze smogu i nic na to nie poradzimy. To samo z umysłem. Ja niestety muszę kończyć, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć Państwu wszystkiego, bo to, o czym mówimy, to są 2 tygodnie wykładów po godzinie na tych turnusach, godzinnych wykładów przez 2 tygodnie i jest to taka kompletna wiedza na temat tego, co wiemy o układzie odpornościowym. Oczywiście ja nie mam wątpliwości, że nie wiemy jeszcze wszystkiego i że dużo rzeczy jest jeszcze nieznanych. Co więcej, jeszcze są pewnego rodzaju czynniki genetyczne, które już genetycznie warunkują, że są jakieś deficyty w układzie odpornościowym i na to już też niewiele możemy poradzić. Ale przynajmniej mamy, stosując się do tych zaleceń, mamy świadomość, że robimy wszystko, żeby ten układ odpornościowy był w jak najlepszym porządku. I tu jest to, co było na poprzednim slajdzie. Tak, nie wiem, oczywiście to nie jest tak, że my przez 2 tygodnie jesteśmy w stanie komukolwiek naprawić wszystko i wyleczyć wszelkie choroby. Tu chodzi o to, żeby to było jasne, że my pokazujemy, w jaki sposób żyć, jak co jeść, czego nie jeść, co pić, kiedy pić, jakich innych rzeczy używać, jak się ruszać, bo też kwestia to nie jest taka, że trzeba 15 minut bardzo intensywnie pobiegać i mamy sprawę ruchu załatwioną. Chodzi o coś zupełnie innego. I wiele, wiele różnych innych rzeczy, choćby ze słońcem, z witaminą D3, gdzie narobiło się masa nieporozumień związanych z kremami, z filtrem, statyn brania i tak dalej, i tak dalej, gdzie to wszystko razem powoduje, że zamiast coraz mniej ludzi chorych, tak naprawdę mamy coraz więcej. Coraz więcej ludzi choruje, coraz więcej ludzi ma problemy, a przyczyna jest jedna, nie dbamy o układ odpornościowy i my pokazujemy to, jak to zrobić. No oprócz tego jedyną rzeczą właściwie, którą stosujemy u naszych kuracjuszy, to są zioła, maceraty z tych ziół, mieszanki ziołowe, które według mnie także przyczyniają się do tego, że ludzie żyjący w basenie Morza Śródziemnego są długowieczni, 86 lat średnia długość życia. Ludzie, którzy teraz umierali z powodu wirusa i średnia długość życia ludzi w Hiszpanii, którzy zmarli, jest prawie 10 lat wyższa niż średnia długość życia ludzi w Polsce. No więc to też o czym świadczy. Czystek śródziemnomorski, prawdziwy czystek śródziemnomorski, który w nim jest masa różnego rodzaju hodowlanych czystków i tak dalej. Natomiast ten czystek
gwarantuje, picie tego czynska gwarantuje czysty organizm, to znaczy usunięcie metali ciężkich, które blokują nam układ odpornościowy. Dodatkowo konopie, zielone koktajle z konopiami, z liśćmi konopi. Oczywiście nie, żeby było jasne, to nie jest ta marihuana do palenia, nie są kwiaty wiańskie, tylko liście konopi zawierające wspaniałe rzeczy. Maceraty z tych ziół, to wszystko jest właśnie u nas stosowane, poza, jako jedyna rzecz właściwie osiągalna tylko tam. Natomiast cała reszta można w Katowicach, no może poza świeżym powietrzem, prawda, i dużą ilością słońca, ale też na to są sposoby, żeby to zrobić. Ja muszę kończyć, tak? Muszę kończyć już, także w takim skrócie tylko Państwu zasygnalizowałem to, co robimy. A przede wszystkim chciałbym, żebyście wynieśli z tego jedną najważniejszą rzecz. Dbanie o układ odpornościowy to jest właśnie profilaktyka zdrowia. Nie róbcie profilaktyki chorób. Znaczy róbcie oczywiście, no bo to jak już nie ma innego wyjścia, to tak. Natomiast najważniejsza jest profilaktyka zdrowia. Profilaktyka zdrowia polega na mocnym układzie odpornościowym. Każda choroba autoimmunologiczna, od tych takich najdrobniejszych, po już grube, czyli sklerozis multiplex, po cukrzycę, która też wynika z niszczenia wysepek Langerhansa, trzustki przez nasz układ odpornościowy i tak dalej, świadczy o tym, że układ odpornościowy jest zły. Nie ma niestety, i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, może kiedyś będzie, ale to jest badania, które by pokazywało, że coś jest nie tak z naszą odpornością, a jeszcze dodatkowo, żeby nam pokazało, co jest nie tak. Od szyszynki po pięty, mówiąc tak popularnie, wszystko w nas jest układem odpornościowym. Mówiłem, skóra, błony śluzowe, tam pierwsza bariera, nawet skóra to jest układ odpornościowy. Błony śluzowe, układ odpornościowy. Grasica, która uczy i rozpoznaje, co za antygen nam się dostał do organizmu i co trzeba wypuścić, jak nauczyć nasze makrocyty, czyli limfocyty, co ma zaatakować. I tak dalej, i tak dalej. Także jest to nieprawdopodobnie skomplikowana machineria. W najbliższym czasie na pewno się nie zapowiada, żeby można było zrobić badanie, które pokaże, że coś jest nie tak i gdzie jest nie tak. Jedno jest pewne, że cały przemysł spożywczy, cały przemysł farmaceutyczny, czyli to jest lat ostatnie 70, 80, nie ma 100 lat, prawda? Przemysł mleczny na przykład, przemysł rolnictwo to takie zmechanizowane, przetwórstwo na tym, to jest kilkadziesiąt lat ostatnich. Wszystko pracuje na to, żebyśmy byli chorzy. Ja nie mówię, że celowo, że robią to celowo tak, żebyśmy chorowali, tylko wszystko to, co się robi, glifosfat, na przykład wprowadzenie glifosfatu, który miał być cudowną rzeczą, która niszczy chwasty i będzie więcej jedzenia, w związku z tym będziemy wszyscy najedzeni, syci, nie będzie głodu na świecie, spowodował to, że jedzenia jest więcej, tylko jedzenia zatrutego, które powoduje niszczenie błony enterocytarnej i jest więcej ludzi, ale ludzi jeszcze więcej jest chorych przez to. W związku z tym, tak jak powiedziałem, wszystko pracuje na to, leki w większości, już nie mówię o tych bez receptach, ale wszyscy wiemy, jak szkodliwy jest paracetamol, wszystkie inne rzeczy, które są w olbrzymich ilościach, a w Polsce szczególnie nadużywane, powodują to, że coraz częściej chorujemy. Chorób autoimmunologicznych jest że kilka czy kilkanaście razy więcej niż było to 40 lat temu. Są to choroby jeszcze o tyle perfidne, że rzadko kiedy pozbawiają szybko człowieka życia, natomiast powodują, że życie staje się niezwykle trudne. I co więcej, niezwykle ciężko jest postawić diagnozę i
wysłać na rentę takiego człowieka. Poliomyelitis na przykład. Praktycznie rzecz biorąc niewykrywalne żadnymi takimi metodami, dopiero po wielu, wielu latach biopsja mięśnia poprzecznie prążkowanego pokazuje, że są tam zmiany zapalne, degeneracyjne. Natomiast przez lata młoda osoba nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie funkcjonować normalnie, nawet chodzić, a czasami ma problem z oddychaniem, a jednocześnie dla medycyny jest zdrowa. Jedynym leczeniem są sterydy albo metotreksat, chemioterapeutyki, które obniżają odpowiedź komórkową układu odpornościowego. Tylko że to jest objaw. To jest objaw. Przyczyna leży w układzie odpornościowym i cała medycyna skupia się na leczeniu tych objawów, a nie na naprawie układu odpornościowego. I tutaj robi się problem, ponieważ ludzie są nie leczeni, tylko mają zmniejszone objawy. Natomiast jest sposób, nie zawsze, oczywiście to nie jest tak, że ktoś pójdzie na post 40-dniowy i tak dalej, uszczelni jelito, zrobi parę innych rzeczy i nagle jest cudownie ozdrowiony. Z reguły tych mechanizmów jest dużo, dużo więcej. Natomiast przez systematyczną pracę nad sobą, przez systematyczne dbanie o układ odpornościowy, świadome dbanie, jak się już wie, o co chodzi w tym wszystkim, powoduje, że człowiek będzie się czuł, z tym pacjent z tą chorobą autoimmunologiczną, dużo, dużo lepiej. Większość objawów mu się wycofa. Ja mam pacjentów, rozmawialiśmy przed wykładem w Anglii, na przykład Polaków mieszkających w Anglii, których leczę teleporadą. To teraz są takie modne, prawda, rzeczy. Teleporada, także na tym, no ale no, on będąc w Anglii nie może przyjechać na wizytę do mnie. Tym bardziej, że nie jest akurat w tym momencie potrzebny, bo jeżeli ktoś ma chorobę autoimmunologiczną, nawet bardzo ciężką, to nakierowanie go po kilku miesiącach daje efekty. Ja mam zdjęcia chłopaka, który miał potężne guzy na skórze, swędzące, jedna z chorób autoimmunologicznych. Po kilku miesiącach wycofało się absolutnie wszystko. A większość tych ludzi popełnia samobójstwo ze względu, po latach tej choroby, ze względu na brak możliwości opanowania świątu. Świąt jest tak duży, że w nocy rozdrapują całe ciało do krwi i w pewnym momencie nie wytrzymują tego psychicznie. A uszczelniając i czyszcząc przewód pokarmowy, robiąc parę innych rzeczy, znaleźliśmy nawet antygen, który powoduje u niego tą zmianę, ale on o tym nie wiedział. Żaden lekarz w Anglii mu o tym nie powiedział, leczono go sterydami, a wystarczyło parę prostych rzeczy i choroba się wycofuje, bo choroba, te objawy na skórze są objawem czegoś złego, co się dzieje w organizmie. Że nasz organizm wyszedł z tej homeostazy. Teraz powrót do niej powoduje, że mamy szansę na to, żeby on sam się uzdrowił, bo nasz organizm ma mechanizmy, noga nie odrośnie, jak się urwie w wypadku. Natomiast większość chorób, większość uszkodzeń w organizmie jest w stanie sama się naprawić. Tylko nasz organizm musi mieć możliwości i odpowiednie środowisko, być czysty, mieć odpowiednie składniki spożywcze, odżywcze i tak dalej, i tak dalej, i mieć możliwość do dobrej pracy. Układu odpornościowego oczywiście, bo jak się mówi do kogoś, walcz z chorobą, no to jest oczywiście, wielu ludzi mówi, walcz, w ogóle nie myśląc na ten temat, co to oznacza. A walka z rakiem, walka z chorobami autoimmunologicznymi, walka z zapaleniem wirusowym polega na tym, że ma działać nasz układ odpornościowy. I tak jak robimy wiele błędów, na przykład jak się popatrzy na psa, który jest chory, na zwierzę, jakiekolwiek zwierzę, które ma zapalenie płuc, coś innego. Czy widzieliście Państwo, ci, którzy mają zwierzęta, psy czy koty, żeby takie zwierzę się najadało, obżerało? Nigdy, prawda? Pies, póki jest chory, nie je. Pości, absolutnie pości, pije tylko wodę.
Dopiero jak wyzdrowieje, jest rekonwalescentem, zaczyna dużo jeść. I człowiek powinien robić absolutnie tak samo. My powinniśmy dać siłę na działanie układu odpornościowego przez to, że nie działa nic innego, tylko on. A co robimy najczęściej? Jedz rosołek tłusty, bo rosołek to siła, prawda? Dziecko ma 40 stopni gorączki i w niego często się wciska jedzenie, szczególnie tłuste, no bo od tego jest siła. Nie ma największy błąd, jaki można zrobić. My musimy dać możliwość działania układowi odpornościowemu. Te posty, o których już też wspominałem, mają to zadanie, że czyszczą organizm różnego rodzaju śmieci, które zalegają w naszym układzie odpornościowym. W związku z tym każdy taki post powoduje, że powolutku usuwa się to, co jest niepotrzebne. Dziękuję bardzo w takim razie. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.